Czasem jest tak, że trzeba zakończyć relację z drugą osobą. I czasem jest tak, że nie wiemy, jak to zrobić, albo nie chcemy tego zrobić, żeby nie zranić uczuć tej osoby. Dostałem niedawno maila od subskrybenta, jak może zerwać z dziewczyną, nie raniąc jej uczuć. Dlatego dzisiaj, panowie, podzielę się z wami moją opinią. Jak zerwać? Jak facet. Może powiem na początku, jak tego nie robić, a raczej jak nie powinniście tego robić. Przez telefon, przez SMS-a, przez Messengera, przez maila, przez wiadomość głosową, przez list, przez kogoś innego. Ogólnie przez wszystko, co nie wiąże się z tym, że spotkasz się z tą osobą i powiesz jej to w oczy. Jesteś facet, tak? Okej. To facet nie boi się powiedzieć czegoś kobiecie w oczy. Nieważne, czy jest to coś dobrego, czy coś złego. Więc pokaż swoją dojrzałość i okaż tej osobie troszeczkę szacunku i nie zrywaj z nią przez SMS-a i tym podobne. Chyba, że to jest związek na odległość, bo to już jest zupełnie inna sprawa. Więc jak zerwać z tą osobą, nie raniąc jej uczuć? Nie jestem pewny, czy się da. Nieważne, jak będziesz próbować zerwać z tą osobą, będzie boleć, będzie jej przykro, albo będzie wściekła. Tak czy inaczej, rozstania bolą. Jakikolwiek masz powód, żeby zerwać z tą osobą, czy to była jej wina i zdradziła cię, albo była super zazdrośnica, była zbyt kontrolująca, albo to była twoja wina, albo po prostu z powodów nie od ciebie zależnych. Nieważne, co to jest, będzie boleć. Więc jedyne, co możesz zrobić, to pójść do niej i powiedzieć jej to wszystko w oczy. I może być jej przykro, może być wściekła na ciebie na początku, ale z czasem ci podziękuję i będzie miała o tobie zdanie, że jak facet poszedłeś do niej i powiedziałeś to wszystko w oczy, a nie ze strachu wysłałeś SMS-a, bo bałeś się jej reakcji. Ale hej, są jeszcze inne sposoby, żeby zerwać z tą dziewczyną. Na przykład może być zwany i sprawić, żeby to ona zerwała z tobą. Jest na to wiele sposobów, ale jest to dosyć wąskie i niewiele lepsze od wysłania SMS-a, więc wybór należy do ciebie. Rozstania, zrywanie z kimś, jest to ciężkie i często dla obu stron. Ale nieważne, co ona ci zrobiła i nieważne, czy cię szanowała, czy nie, pokaż swoją klasę i zrób to jak facet. Powodzenia. Peace.